Cześć wszystkim, z tej strony Elf TV, a dzisiaj gramy sobie w Minecraft. Tutaj wejdziemy sobie do piwnicy. Tak, zrobiłem piwnicę. Tutaj będziemy sobie obudowywać. No ja sobie, dobra, tutaj sobie tak obudowywuję. No, i będziemy mieli tutaj takie piwnice. O! No i mam tutaj ekwipunek trochę przepełniony. Leje na dworze jak z cebra, jak widzicie. Dzień się chyba zaczyna, tak? No, prześpimy się. Dobra, ja tutaj bym to trochę posegregował. Ziemię. To tu nie. To akurat tu możemy dać. To też. To nie. To dajemy. No to też właściwie. Albo nie, to nie tu. Jak to miałem? Skrzynie tutaj mam jakieś. To damy tu. No nie. Nic to jakiś. Tutaj są długi. Nie! Trochę to tak o. Tak podałem. No wiecie, no. Nie jesteśmy zbyt tutaj bogaci. Tutaj jest jakaś beczka na jedzenie, ale. Bardzo go tutaj nie mam, tak. Ten. Aha. I jak? I tak. Będziemy musieli załatwić sobie jakąś może reklamę naszemu sklepowi. Bo my tam mamy sklep. Tam jest nasz sklep. I trzeba mu będzie jakąś reklamę załatwić. I może. No, coś byśmy musieli dać, żeby nam tutaj ten. Tylko tutaj robić. Dobra. Pójdę po trochę drzew. O! Cina, ojej, nie chcę, ze kwiatka uciąłem. Nie chciałem. Tutaj mam, zobaczcie, taką piękną tutaj rabatkę. Takie kwiatki sobie zrobiłem. Ile tej trzciny? Może nią zapłacimy? Co wy na to? Zamiast za tą reklamę. No, w sumie ktoś sobie zrobi ten. No, albo papier zrobimy z tej trzciny. To byłby nawet nie głupi pomysł. Bo my nie możemy, bo... Co tu jest? Co to jest? O nie, co tu się stało? Jakieś ruiny tu są. Są jakieś ruiny. To kto to zostawił? Chcielibyśmy się zastanowić, ale kto to mógł zostawić? Tego to ja nie wiem. Kto to zostawił? Nie no, to jest ten. Nie ma nic pod tym? Tak sprawdzę. Nie, nic pod tymi rzeczami więcej nie ma. Myślałem, że coś tam może wiecie, jak będzie. Kto to ten. I nie wiem, co tutaj robić.
to nie jest przypadkiem Herobrine? Bo wiem, że on takie rzeczy robi. Co to? A nie, to ja zrobiłem. To akurat zrobiłem ja. No. Ale kto to jest? Wiem, że Herobrine takie rzeczy robi. Ale no tak, to musi być Herobrine, to musi być on. Nikt inny nie robi takich rzeczy. No, ja nie słyszę. No tak, to Herobrine. A mi kiedyś już się włamał na świat Herobrine. Pamiętacie? To musi być on. No nie. Nie, Herobrine, ja nie chcę tu. Nie wiem, co teraz zrobić. Czy są jakieś sposoby na wypędzenie go? Bo wiem, że są jakieś sposoby na przywołanie. Właśnie. Bo on się tak samo istnie nie pojawia. Ktoś go musiał przywołać. O nie. Tylko, że kto? Pomyślmy. Kto mógłby przywołać Herobrine'a? Nie wiem. Może jakiś włamywacz? Ktoś mi się chyba włamał. O nie. Nie daruję mu. Nie daruję mu. No nie, Herobrine mi przywołać. Piszcie w komentarzu, czy znacie jakieś sposoby na go jakby odprzywołanie, żeby go tak usunąć z tego świata, żeby go nie było. Żeby tak on sobie nagle tak poszedł, już go nie było i nigdy nie wrócił. Nie chcemy go tutaj. Jeżeli znacie jakieś sposoby, no to piszcie. Bo inaczej, bez waszej pomocy, no to może być problem. Bez waszej pomocy. Bez waszej, nie, ja sobie nie poradzę bez waszej pomocy. Obawiam się, że mogę sobie nie poradzić. Ja nie wiem, co teraz robimy. Dobra, zrobię z tego papier i się zastanówmy. Czekajcie. Zastanówmy się, kto mógł to zrobić. Czy nie ma tutaj... Czekajcie, tam jest te bedrockowe ruiny. Tu farma nasza. Tu ten. Tu wybuchły jakieś kliperki. Tam jest kasyno. Tam mój sklep. Tam kopalnia. No nie ma tu nic podejrzanego. Chyba, że w kopalni coś jest. No nie wiem. O. A, to ja wykopałem. To wykopałem ja. Nie wiem, jest tu coś? Też ja nie wiem. Nie ma tu nic. Nie. Dobra, wychodzimy. Gdzie to tutaj? Ten potwór rasuje, ale ktoś go musiał przywołać. Nie wiem. Tutaj pościnamy te wodorosty. Nie, coś ma, dobra. Powietrze, bo jest ciężko ten. I musielibyśmy, teraz sobie myślę. Chociaż wiecie co, nie wiem czy jest sens. Nie wiem czy jest sens, jeżeli byśmy mieli czerwony kamień, moglibyśmy nawet zrobić alarm. Jeżeli ktoś wejdzie do naszego domku.
No to jest jakaś myśl zrobienie alarmu. Tylko, że on by się włączał, znaczy to byłby na przykład, moglibyśmy zrobić coś takiego, że tu byłby ten, zobaczcie, że tu byłaby płytka naciskowa, tu czerwony kamień, tutaj na przykład ten kamień i tu byłby dzwon. I z tego te drzwi by wydały, jeżeli by tutaj ktoś by wszedł na tą płytkę, zrobiłby impuls, ten impuls przeszedłby przez ten czerwony kamień i by ten dzwon się uruchomił, byłoby dzni. Ja bym wiedział. Tylko, że to będzie działało nie tylko jak on będzie wchodził, ale też jak ja. Nie wiem. Jak ja by, czy to się opłaca? Bo wtedy wiecie, ta postać, Herobrine, będzie mogła. Będzie wiedziała po prostu. O, cukier zrobimy, to też go tutaj damy. Może jako zapłatę. No, jeszcze trochę tego. O. Weźcie jeden papieru, 30 cukru. A te w krasy wodorosty ja bym mógł w sumie zachować sobie i używać jako paliwo do pieca. To byłoby dobre, tak. Najpierw to sobie przepalimy, to chyba wędzarniczym, nie? Się robi. Tak, to wędzarniczym. Nie wiem, co teraz zrobimy. Herobrine nas tutaj napada. Nie wiem, czy nie trzeba by usunąć świata. Jest tutaj takie, wiecie. Ja sobie może wezmę tutaj to. I dam to. Dobra, ja tutaj zrobię, żeby pokazała się reklama. Tutaj, cyk. Może damy w telewizji, o. Żeby w telewizji była reklama naszego sklepu. Będzie tutaj to. Żeby nie działa. Nie! Zepsułem! O! Nie! Zepsułem sobie komputer. Teraz nie będzie działał. Nie, muszę mieć ten clipper. Clippera muszę mieć. O! Bo inaczej by gorzej działało. No. Nie dałoby się, bo wiecie, każdy obraz ma coś takiego tutaj, że może iść do innych rzeczy. Tutaj można grać w gry. Można coś sprzedawać, kupować, takie rzeczy robić. Jakieś, no. Dobra, to ja tutaj trochę pochodzę po klawiaturze. Niestety nie umiem inaczej tego zrobić. Muszę tutaj wpisać. Kupuj nazwę naszego sklepu. Czyli Elf Shop. Albo Elf Market. Dobra, wpisałem. Jeszcze tutaj kliknę, tak, akceptuj. Nie, nie jestem robotem. Tak. I wyślij. Tutaj nasz adres wpiszę, gdzie trzeba naszego domu, żeby mogli tutaj odebrać te. Dobra, mamy już wszystko zrobione. Trochę to, wiecie, trwało, ale no. Musiałem wystukać tutaj potrzebne. Tutaj już. No, rzeczy różne musiałem wbić. Czekajcie, gdzie podstawimy? Tu. Tu będzie taki punkt teraz, gdzie będę ja dawał różne rzeczy. Albo my moglibyśmy w sumie sprzedawać, tylko że nikt tego nie kupi tak naprawdę. Potrzebujemy reklamy. Potrzebujemy reklamy, bo w sumie po co nam sklep, z którego nikt nie będzie chciał korzystać? O, tam jest jakiś kupiec, może mu damy coś i on potem będzie opowiadał,
Wiecie, mówił. Czy u nas tutaj piasek, co ty sprzedajesz? Jakieś badziewie? No jakieś badziewie sprzedaję. Tak. To badziewie takie sprzedajesz. To wiecie co możemy zrobić? Nie wiem, czy on by się na to zgodził. Szczerze to nie wiem. Damy mu dynię. Dynię w zamian za to, że będzie reklamował nasz sklep. I damy mu trochę piasku, bo widziałem, że on albo nie wiem, czy by chciał. Może piasku, czy może lepiej glin, czy może lepiej żwiru. Nie wiem, może trochę żwiru, a trochę piasku. Trochę żwiru, a trochę piasku. No i jeszcze będzie miał tu dynię. Nie, dobra, to lepiej żwir, bo w sumie on tam miał piasek, a nie miał żwiru. Dobra, i dam. I on takie właśnie takie rzeczy, takiej. No, żwir, ziemię chyba nawet mi chciał kiedyś sprzedać. To możemy mu dać ziemię. Mam ziemię, o. Będzie miał towar, a my będziemy mieli reklamę. A ziemi się to nie, ziemi tutaj nie damy. Dobra, masz. Czekaj. Czekaj. Nie uciekaj. Ja cię zrymowało. Nie czuję, że rymuję. Weź tutaj ode mnie. Przyjmij tę dynię. Kurczę, musimy go namówić. Popatrz, dostaniesz tą dynię, tylko musisz opowiadać ludziom o mnie. No weź. Co, nie chcę. Nie, nie chcę. Jest uparty. Jest uparty. Nie. Czemu nie bierzesz? Nie. Musi. Może ja bym... A to może on by chciał, żebym ja od ciebie coś kupił, co? Tylko, że ja nie mam za dużo. Nie chcę takich badziewi kupywać. Może dlatego... Ten nie chce, bo się obraził na mnie. Czemu nie chcesz tego wziąć? Bo powiedział, że nie może tego wziąć, bo jest już... Ma bardzo dużo szmaragdów przy sobie i ma bardzo dużo tych towarów. Jest to bardzo ciężkie i nie może już więcej unieść. Ale powiedziałem, że dam to do tamtej skrzynki. A on, no, on w zamian za to zrobi nam reklamę. A ja dodam do skrzynki tutaj te rzeczy. Bo i potem sobie przyjdzie, kiedy będzie chciał. Tutaj krzemień. No, dajmy mu piasek. Dobra. No. Dobra. No to będziemy mieli... Nie dość, że dałem w komputerze, że będzie reklama się pokazywała w telewizji. To jeszcze ten kupiec potem sobie będzie opowiadał. Będzie o nas opowiadał. Będzie o nas opowiadał. Myślę, że to będzie taka dobra reklama. Nie wiem, piszcie, co o tym myślicie. Widzę, że tam jest jakaś owca. Owieczko, chciałabyś na naszą farmę dołączyć do naszej farmy? Tak, chcę, patrzcie jak pędzi. Pewnie, że chcę. Bardzo chcę. Mamy tutaj konika, będziemy jakieś siodło musieli zdobyć. Moglibyśmy je kupić, ale jest bardzo drogie. Siodła są bardzo niestety drogie. Zamknę furtkę i ją nakarmię. No masz. Czekajcie, nie wychodźcie. Tutaj będzie wam dobrze.
Muszę niestety wyrwać coś, niestety tak wziąć i wyrwać coś z naszej farmy. Nie za fajnie. Chłopko, chodź. Cip, cip. Cip, cip, taś, taś. Żeby namówić tę kurkę do dołączenia do farmy. Chodź, kurko. Ej, świnko. Świnko. O nie. Krówko, ty też nie wychodź, dobra? Nie, nie. Chciałem zamknąć. Tą świnkę trzeba tutaj przekabacić. Świnko? Ona chyba nie je takich. Nie, ona je tylko surowe, prawda? Świnko, tak, jesz tylko surowe. No chodź, wróć. Otworzę ogrodzenie. No nie, no nie. Nie chcę wrócić. Tutaj wezmę. Mam tutaj, o, ziemniaczki. No, na to by się na pewno skusiła. Czekajcie, ja mam chyba pokojowy tak swoją drogą włączony. Wyłączę go lepiej. Chodź, świnko, o, teraz już leci. Chodź do mnie, świneczko. Świneczko, chodź. No chodź, dostaniesz ziemniaczka. Tutaj, gdzie jest nasz basen? Ta woda pewnie już jest ciepła taka. A już nie, no nie, no jeszcze trochę ją ochłodzę. Ale już nie jest taka bardzo ciepła. Tutaj jak widzicie tą magmę, no to patrzcie, tu pulsuje lawa. To nawet teraz trzeba schładzać, bo wcześniej była strasznie zimna woda. I ja nie mogłem się tu kąpać. I bardzo brzydko. W moim domku widzę tutaj wygląda to. To wygląda bardzo brzydko. Muszę to wziąć. Muszę to zabrać i zastąpić kwarcem. Cyk, 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 cyk. No, myślę, że teraz nasz sklep zacznie dobrze prosperować. Tak myślę, no na pewno, bo wiecie. Jeszcze bym, nie wiem, czy to nie jest, czy to jest wystarczająca reklama. Nie wiem, nie wiem, może jest, ale... Obawiam się, że to może nie być wystarczająca reklama. To ja może wezmę trochę trzciny cukrowej i pójdę tam do takich... No pomysł, co zrobię. Zobaczcie. Wezmę tą trzcinę. Bo tam są chyba jacyś wieśni. O! Jakieś wieśniaki. To możemy im dać tą trzcinę. Możemy im dać tą trzcinę. I w zamian oni będą... Jeszcze tutaj to. Możemy dać wspaniałe mięso. No, dobra, chociaż nie, no nie będą chcieli. Zniechęcimy ich tylko, coś czuję tym zgniłym mięsem. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie, no po co im zgniłe mięso, przecież nie będą jedli. Jest tylko do wyrzucenia takie zgniłe mięso. Wyrzucę je. Tak,
Tak, jest zgniłe mięso, jest tylko do wyrzucenia. Tylko do tego się nadaje. Mam gdzieś tu... oko pająka. Fuj! Tak nie chcę tego zgniłe. Fuj, oko pająka. Do wyrzucenia te rozdymki to są... bardzo niedobre. Bardzo niedobre. Kiedyś zjadłem i ohydna była. To oko pająka. Chociaż wiecie co? Nie, nie wyrzucam tego. Nie wyrzucam. Bo o, to się może do mikstur chyba przydać. To nie wyrzucam. To się przyda jeszcze. Te oczy pająka. Nie wiem, czy ta sama trzcina wystarczy. Zgniłe mięso się do niczego nie przyda. Takie wyrzucę tutaj. Dobra, tutaj mamy nasz sklep. Nikt nic nie kupił. Nie fajnie. Tutaj widzę sobie jakieś wiśniaki. Posłuchaj. Dam ci to. Chcesz to? Masz to. A ty może byś to chciał? Nie. Nikt z nich tego nie chce. Zapytam się ich, dlaczego tego nie chcą. Dlaczego tego nie chcesz? A ty? Mówią, że nie chcą trzciny, bo nie potrzebują, ale chcieliby papier i cukier. Papier i cukier. Bardzo dobrze, damy to im. Papier i cukier. Zapakuję oczywiście, wiecie. Tutaj, do naszej... tutaj. Bardzo dobrze. Tutaj jest wszystko zapakowane. Dobra, i teraz będziemy mieli takie reklamy, że zobaczycie. Ja już kończę ten odcinek. To pa, pa.